Wykład o etyce Wittgensteina, a dyskusje o moralności, wartościach i religii. Wittgenstein w 1929 wygłosił krótki wykład, w którym zawarł parę głębokich myśli na temat etyki. Rozważania te są użyteczne, by bardziej skutecznie rozmawiać o moralności i także zrozumieć innych ludzi, zwłaszcza takich, którzy myślą inaczej niż my. Etyka, mówi autor, jest badaniem tego, co dobre, albo też tego, co ważne, albo też tego, co wartościowe, albo też tego, jak należy żyć. W jego własnym, rozszerzonym sensie etyka to osąd o wartości. Zawiera więc w sobie zarówno wszystkie powyższe, jak i estetykę, czyli zagadnienia piękna. Osądy o wartości, mówi Wittgenstein, wypowiadamy dwojako. Albo absolutnie, albo relatywnie. Osądy relatywne są bardzo proste do zrozumienia, gdyż można je zredukować do jakiegoś celu i jakichś faktów. Dobry młotek to taki, który na przykład dobrze wbija gwoździe. Dobra droga do Cambridge jest to droga krótka, wygodna i bezpieczna. Odpowiednia droga, jeśli chcesz się dostać do Cambridge. Słowo dobry w sensie relatywnym oznacza spełniający jakiś ustalony standard. Podobnie też da się zredukować inne relatywne osądy o wartości. Następny mecz ligowy jest bardzo ważny, jeśli zadecyduje, kto będzie mistrzem Polski. Miedziana centówka z 1943 jest cenna, bo kolekcjonerzy są w stanie zapłacić setki tysięcy dolarów. Wszystko powyższe nie jest oczywiście tym, czym na ogół zajmuje się etyka. Etyka wypowiada osądy o wartościach w sposób absolutny, nie zaś relatywny. Autor daje taki przykład. Załóżmy, że gram w tenisa. Ktoś mi mówi, nie grasz za dobrze. Ja odpowiadam, wiem, ale nie chcę grać lepiej. A on odpowiada, w porządku. I to jest znowu osąd relatywny. Co jednak, gdybym został przyłapany na kłamstwie i usłyszał w odpowiedzi, że nie postępuję dobrze? Gdybym odpowiedział, że wcale nie chcę postępować lepiej, nie byłaby to zbyt dobrze przyjęta odpowiedź. Dlatego, że osąd nie postępuje zbyt dobrze, jest w tym wypadku osądem absolutnym. Wittgenstein twierdzi, że każdy osąd relatywny da się zredukować do faktów, ale osąd absolutny nie może być tak samo zredukowany. Co więcej, dowolne fakty o świecie, jakie tylko możemy sobie wyobrazić, według jego opinii nie zawierają żadnego osądu etycznego, ani też takiego osądu nie implikują. Ktoś mógłby spisać fakty dotyczące np. jakiegoś przypadku morderstwa wraz z wszelkimi okolicznościami i konsekwencjami, stanami mentalnymi wszystkich związanych z nim osób, nawet wraz z uczuciem żalu i wściekłości części z nich, to jednak wszystko będą fakty, a nie osąd o wartości. Osądów o wartości nie sposób więc odnieść do faktów o świecie, a zarazem ludzie czują wielką tendencję, by je wypowiadać i by się nimi kierować. To jest zdaniem autora wielka tajemnica. Wymienia on trzy przykłady wypowiedzi, będących absolutnymi sądami o wartości. Po pierwsze, dziwię się, że istnieje świat. Po drugie, czuję się winny. Po trzecie, czuję się absolutnie bezpieczny. Nie będziemy podążać za Wittgensteinem w analizie tych zdań, gdyż jest to analiza obciążona pozytywistycznym projektem zredukowania wszystkiego do weryfikowalnych doświadczalnie faktów, z którym się całkowicie nie zgadzam. Odsyłam tutaj do źródeł i filmów w opisie. Sam autor porzucił go zresztą niedługo po wygłoszeniu tego wykładu. Istotne jest natomiast rozróżnienie między osądami relatywnymi i absolutnymi w oparciu o redukowalność tych pierwszych do stwierdzeń na temat świata. Osądy absolutne nie są w podobny sposób redukowalne. Jeśli nazywamy coś ważnym lub pięknym w sposób absolutny, sensem zdania jest zarówno to coś, jak i pewien wewnętrzny stan mentalny. Możemy komuś próbować wytłumaczyć pojęcie czegoś złego, wymieniając przykłady, jak na przykład rozbój, zabójstwo czy terroryzm. Ale wówczas coś złego to nie jest tylko to, co łączy rozbój, zabójstwo i terroryzm, ale też pewien trudny do wyrażenia stan umysłu, któremu jedno, drugie i trzecie odpowiada. Ktoś inny nie musi zrozumieć tego samego, co rozumiemy my. Gdyż jego stan umysłu może być w tym wypadku inny niż nasz, nie da się bezpośrednio pokazać komuś innemu, co myślimy, ani tym bardziej sprawić, żeby ten ktoś pomyślał to, co my myślimy my. Główną rewelacją Wittgensteina jest to, że filozofia moralna w tej sytuacji zawodzi. W filozofii twierdzi się na przykład, że rozbój i zabójstwo łączy albo to, że sprzeciwiają się cnocie sprawiedliwości, albo zasadzie nie rób innemu, co tobie niemiłe, albo postępuj tak, jak gdybyś chciał, żeby wszyscy postępowali. To oczywiście kolejny fakt. Ale stwierdzenie, postępuj tak, jak gdybyś chciał, żeby wszyscy postępowali, albo jest osądem absolutnym, albo redukuje się do innego osądu absolutnego. W ten właśnie sposób możemy rozłożyć jakiś sąd absolutny na zbiór stwierdzeń o faktach i zbiór sądów absolutnych. Zaś rozłożyć sądu absolutnego na same stwierdzenia o faktach nie potrafimy. Inni ludzie zgodzą się z nami częściej co do stwierdzeń o faktach, a rzadziej co do osądów o ogólnych regułach. Na przykład jest stosunkowo jasne dla wszystkich, że eutanazja jest zabiciem człowieka.
Ale inni twierdzą przy tym, że jest czymś dopuszczalnym albo dobrym, bo są inne wartości, które należy wziąć pod uwagę, a inni, że nie. No i to jest kość niezgody. Osądy o wartościach mogą być nawet dużo bardziej odległe i rozbieżne w sprawach religijnych. Katolicki mistyk i asceta, jak na przykład święty Franciszek z Asyżu czy święta Teresa z Lizie, może znosić ciężkie trudy i cierpienia, biorąc je sobie za przedmiot szczęścia. Zwykły człowiek, który się modli i nawraca, doświadcza silnej przemiany tego, co uważa za dobre lub złe. Z przeciwnej strony barykady, u równych wolnomyślicieli, widzimy zaś wielkie oburzenie wobec na przykład chrześcijańskiej doktryny o nierozerwalności małżeństwa. I to pomimo społecznych zalet takiej doktryny i faktu, że wiele kultur w historii nakładało silne ograniczenia na możliwość rozwodów. Niemniej darwinista i marksista Haldan porównał jednak roszczenia kościoła katolickiego wobec małżeństwa do używania krowich odchodów w ceremoniach religijnych w innych kulturach, co jego zdaniem jest równie obrzydliwe. Nie chcę tu polemizować z tymi poglądami, po prostu mamy dwie grupy ludzi, którzy mają dokładnie odwrotne poglądy na moralność i nie sposób dojść między nimi do zgody na gruncie samych osądów etycznych. Jest to związane z obserwacją Wittgensteina, że filozofii moralnej nie sposób traktować podobnie jak faktów. To, jak chrześcijanin i ateista tłumaczą moralność, jest ściśle związane z rozbieżnymi poglądami na świat. Jeśli więc nie możemy się dogadać co do osądów o wartościach, powinniśmy raczej badać, jaki jest świat i stąd wyprowadzać wnioski metafizyczne. Na tym właśnie powinni się skupić ateiści, jeśli uznają za Wittgensteinem nieredukowalność wartości do faktów. To ciekawe, często wcale tego nie robią. Raczej bardzo naturalne dla nich jest mieszanie osądów o świecie i osądów o wartościach, co na ogół wiąże się z przedstawianiem jakiegoś projektu naprawy świata jako ściśle naukowy. O naukowej moralności pisali niedawno znani ateistyczni aktywiści Sam Harris i Richard Dawkins. I można wymienić trochę innych tzw. naukowo-moralnych doktryn w historii, np. darwinizm społeczny, czy freudyzm, czy ekologizm. Wspomniany już Haldan wymienia w cytowanym wykładzie sprzed 100 lat marksistowski socjalizm jako postęp naukowy wynikający z materializmu, który wynika jego zdaniem z fizyki Newtona. To znaczy, marksizm jest jego zdaniem naukowy. Dzisiaj, nawet jeśli długa historia marksistowskich utopii komuś nie doskwiera w wyznawaniu takiego poglądu, to objawia się tu jeszcze inny problem, który nie jest osądem o wartościach. Bo jeśli nauka ma ustalać zasady moralne, a marksizm ma wynikać z teorii Newtona, to znaczy, że nauka jest wszystkim i niczym, a metoda naukowa jest zredukowana do pustych znaczeniowo fraz, jak opieranie się na doświadczeniu. Oczywiście fizyka Newtona to żaden materializm, co już opisywałem. Raczej kluczowe jej elementy zastępują materializm. U Arystotelesa orbity były krystalicznymi sferami, a u Kartezjusza wirami materii. Newton zaś wprowadza oddziaływanie na odległość. Co więcej, fizyka Newtona wybiera za swój cel uporządkowanie rzeczywistości według niezmiennych i uniwersalnych praw między mierzonymi wielkościami. Uzasadnienie tego jest teologiczne, zarówno u Newtona, jak i jego poprzedników i następców, o czym pisałem w Porządek i Przygodność. Marx i Engels zaś sprzeciwiali się twardo w fizyce klasycznej, adoptując raczej natur filozofii, czyli pseudonaukowy system Hegla. Nieco bardziej wyrafinowany jest Bertrand Russell w eseju Czemu nie jestem chrześcijaninem, ponieważ przynajmniej przyjmuje do wiadomości teistyczne inspiracje Newtona w przeciwieństwie do Haldana. Równocześnie, usiłując się rozprawić z argumentem na istnienie Boga z istnienia praw natury, musi zaadaptować wypaczoną pozycję w filozofii naturalnej. Nie może bowiem przyznać, że świat jest obiektywnie uporządkowany, usiłuje więc porównywać prawa fizyki do prawa, że dwie kostki wyrzucą dwie szóstki raz na 36 przypadków, w sensie, że są wynikiem procesów czysto przypadkowych. Russell pomija nawet fakt, że kostka akurat jest zaprojektowana, bo ktoś musiał wyciąć ją na kształt foremnego sześcianu i narysować na ścianach kropki. Problem co w filozofii, w rozdziale On Induction, pominięcie obiektywnego uporządkowania świata fizyki i kształtu tego uporządkowania według miary liczby i wagi prowadzi do rozważań, że każda regularność wrażeń zmysłowych może być użyta do ustalenia prawa natury. Russell dobrze wie, że ta zasada jest nieuzasadniona, ale twierdzi bez dalszego dowodu, że to nauka tak zakłada. Wróćmy jednak jeszcze do pomysłu Wittgensteina. Przeczytajmy jeszcze jeden fragment z eseju Russella. Jest na samym początku, w sekcji pod tytułem Co to jest chrześcijanin? Jak Russell definiuje chrześcijanina? Cytuję. Myślę, że musisz mieć co najmniej wiarę, że Chrystus był, jeśli nie boski, to przynajmniej najlepszym i najmądrzejszym z ludzi. Jeśli nie wierzysz chociaż w tyle o Chrystusie, to nie masz prawa moim zdaniem nazywać się chrześcijaninem. Koniec cytatu. W ten oto sposób definicja chrześcijanina według Russella opiera się na osądzie wartościującym. Chrystus był, jeśli nie boski, to co najmniej najlepszym i najmądrzejszym z ludzi. Ale najlepszy i najmądrzejszy w sensie Russella, czy w sensie świętego Franciszka? Co więcej, Russell wprowadza pewną hierarchię wartości między boskim a najlepszym i najmądrzejszym z ludzi.
To znaczy, jakby uznanie boskości również zależało od podobnych osądów o wartościach, jak najlepszy i najmądrzejszy. Powody, które wskazaliśmy, sugerują, że jest to bardzo wątpliwy osąd.